Policjanci zatrzymali Głogowianina, który od dłuższego czasu podejrzewany był o powiązania z narkotykowym rynkiem. W końcu udało się zatrzymać mężczyznę. Moment realizacji był o tyle ciekawy, że nastąpił wtedy, kiedy większość z funkcjonariuszy była już poza służbą. Po prostu byli już w domach. Konieczność przeprowadzenia tego szybkiego zatrzymania spowodowała, że wszyscy bardzo szybko, błyskawicznie się pojawili. 26-letni mężczyzna został aresztowany. Jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W trakcie tej realizacji policjanci zabezpieczyli 4620 porcji rynkowych amfetaminy. Jest to naprawdę spora ilość tego narkotyku. Oprócz narkotyków znaleziono przy nim także wagę elektroniczną. Za postawione zarzuty grozi mu nawet do 10 lat więzienia.